Budżety mogą i są uchwalane z deficytem. Deficyt jest to różnica między dochodami i wydatkami. Zdarza się na ogół w ostatnich latach, od kiedy obowiązuje ustawa o finansach publicznych, że wydatki są wyższe od dochodów. I to jest zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Mogą być wydatki wyższe od dochodów, ale uchwała powinna wskazać źródła sfinansowania deficytu. Mogą to być środki pochodzące z pożyczek, kredytów, emisji obligacji. Deficyt nie jest niczym złym. Deficyt, jeżeli są potrzeby wyższe, występuje deficyt, oczywiście wydatki przewyższają planowane dochody i samorządy korzystają ze środków zwrotnych, bo to są środki zwrotne, które finansują deficyt, tak? Są to czy pożyczki, czy przychody z emisji obligacji, czy kredyty. Na przykład Fundusz Ochrony Środowiska, czy Wojewódzki, czy Narodowy Fundusz, są to środki skierowane na zadania z zakresu ochrony środowiska. I samorządy mogą oczywiście korzystać. Oczywiście, że ustawa reguluje tą możliwość zaciągania zobowiązań dłużnych. To zgodnie z ustawą należy postępować i myślę, że wszystkie samorządy doskonale dbają o zachowanie przepisów ustawy o finansach publicznych i mieszczą się w tych normach, jakie są określone w ustawie.